Cześć kochani, witajcie, z tej strony Ania, witam Was dzisiaj w nowym filmie i w nowym teście. Dzisiaj przygotowałam dla Was test podkładu poniżej 20 zł, więc bardzo taniego. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was serdecznie do oglądania. Podkład, z którym dzisiaj do Was przychodzę, jest to Eveline Selfie Time. Jakbyście nie mogli tego przeczytać w tytule tego filmu. I sobie go przetestujemy na mojej twarzy. Powiem Wam, że jest to podkład, który kosztuje 17 zł, więc cena tego podkładu jest naprawdę bardzo fajna. Jest on minimalnie droższy od tego podkładu, który Wam testowałam w grudniu, czyli Eveline Satin Matte, więc zobaczymy sobie oczywiście, czy jest on godny uwagi i wydania tych 17 zł na niego. Na początku powiem Wam kilka słów wstępu o nim, a potem przejdziemy sobie do testu. Mam tu oczywiście na mojej kartce wiedzy wypisane wszystkie informacje na temat tego podkładu, więc nic nam tutaj nie umknie, jeśli o niego chodzi. I jest to nowoczesny podkład i korektor 2 w 1, to kosmetyk o właściwościach kryjących, łączący działanie podkładu i korektora. I co on tutaj umożliwia nam? Umożliwia stopniowanie krycia, ukrywa wszystkie niedoskonałości, nie robi efektu maski, ma lekką formułę, ma być długotrwały, zawiera w składzie kwas hialuronowy, witaminę E, które mają nawilżać i zapobiegać przesuszeniom, dostępny jest w 6 odcieniach i jest vegan friendly. Więc bardzo dużo tutaj jest obietnic, wszystko sobie to oczywiście sprawdzimy, czy będzie to miało pokrycie w naszym teście. Ma on zapewniać perfekcyjny wygląd do zrobienia selfie, ale mnie nie obchodzi, czy my zrobimy sobie z nim selfie. Ma on być dobry na co dzień i do stosowania, nie tylko do zdjęcia, więc tutaj nic nam nie umknie, jeżeli o niego chodzi. Ja go mam w kolorze 04 Natural i nie wiem, co mi znowu szczeliło do łba, żeby wziąć taki kolor, a nie na przykład 02, ale podejrzewam, że głównym powodem, mi się teraz wytłumaczę, jest to, że po prostu... Kto dzwoni? Poczekam, aż przestanie. Nie lubię odbierać telefonów i rozmawiać przez telefon ogólnie rzecz biorąc. O, przestał dzwonić, więc teraz możemy kontynuować nasz filmik, tylko jest problem jeden, zapomniałam, o czym mówiłam. W ogóle dajcie mi znać, czy podobają Wam się teraz te filmiki, czy są jakoś tak minimalnie chociaż trochę lepsze, co mam zmienić, podpowiedzcie mi, będzie mi mega miło, jak też dacie jakieś swoje sugestie. Ja wiem, że moi widzowie są bardzo kulturalni, elokwentni i zawsze służą tutaj mi pomocą, tak jak ja myślę, służę im też pomocą i radą. Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie, czy jednak lepiej nagrywać na tym tle, czy może jednak wrócić do tamtego starego, czy jakoś podzielić, że na przykład testy nagrywam na tym tle, a na przykład jakieś pogadanki na tamtym starym. Myślę, że jest na razie fajnie, mi się podoba to tło, na razie mi się nie znudziło. Za jakiś czas pewnie kupię nowy kolor, ale już nie przedłużam i przechodzimy oczywiście do testu. Okej, kochani, i zaczynamy nasz test. Mam tylko nadzieję, że nie padnie mi dzisiaj mikrofon, bo może być z tym różnie z różnych powodów, mianowicie takich, że nie kontrolowałam, ile już na tej jednej baterii tutaj działam. Więc no, jak padnie, to się chyba zastrzelę. I dobra, nie przedłużając, przechodzimy do testu. Ja mam tutaj właśnie ten podkład z Eveline, o którym mówiłam Wam tutaj na wstępie. Jest to ich nowość, z tego co się orientuję. Znaczy nowość wyszła chyba kilka miesięcy temu, albo w tamtym miesiącu, albo 2 miesiące temu. Ja jestem bardzo dobrze zorientowana, jak możecie zobaczyć. Ja mam oczywiście oczy pomalowane, tutaj cała reszta mojej twarzy jest czysta, że tak powiem, bez żadnego grama makijażu, korektora i tym podobnych rzeczy. Nakładam podkład, jest on z tego co mogę zauważyć dosyć gęsty i taki wygląda na taki treściwy. Tak się czasem zastanawiam, czy ja kiedyś w ogóle trafię z kolorem podkładu. Nie no, ostatnio trafiłam. Chyba z rimelem dobrze trafiłam, więc nie ma źle, ale no wiecie jak jest. To jest tylko test w sumie. Ja to testuję tutaj dla Was, żebyście Wy mieli jakieś pojęcie o tym, czy opłaca się kupić ten podkład, czy nie. Jak możecie zobaczyć, on jest dosyć żółty, to znaczy... Nie wiem, czy możecie to zobaczyć, bo nie wiem, jak moja kamera odda te kolory, ale wydaje się być dosyć żółty. Lecę z całą resztą twarzy. Ogólnie, jak możecie zobaczyć, to on trochę ściemniał w czasie, jak go nakładałam i też jest duże odcięcie, więc ja sobie go też nałożę na szyję, żeby to lepiej tutaj wyglądało w kamerze i Was też nie denerwowało. Ale 04 jest takim kolorem troszkę, moim zdaniem, dla osób, które są troszkę ciemniejszej karnacji. Niby naturalny, ale... no nie wiem. Nałożyłam go też na szyję, więc moim zdaniem teraz to się prezentuje tutaj trochę lepiej, więc ja teraz dokończę makijaż, w sensie przypudruję się, dam bronzer i... tu do Was wrócę. O, chwila, moment, zapomniałam o jednej ważnej rzeczy. Lepiej. Tak się prezentuje skończony makijaż, jak możecie zobaczyć. Teraz Was daję na zbliżenie i zobaczycie sobie z bliska, jak wygląda ten podkład. Moim zdaniem, póki co, jest naprawdę bardzo dobrze.
Ja podsumowanie tutaj nagrywam w jednym ciągu ogólnie, ponieważ testowałam ten podkład już wcześniej i mam wypisane, jakie są jego plusy i minusy, ale wy tutaj gdzieś za chwilę zobaczycie, jak ten podkład wygląda dzisiaj po całym dniu noszenia. Uznałam, że to nie ma sensu robić później podsumowania, tylko nagram je od razu teraz, ponieważ raczej nic się tutaj nie zmieni w mojej opinii, jeżeli chodzi o ten podkład, ponieważ przetestowałam go na tyle, żeby wiedzieć, jakie ma plusy i minusy, a chcę być tutaj po prostu z Wami szczera. I zaczniemy od tych plusów, jakie tutaj zauważyłam w tym podkładzie. Na pewno bardzo ładnie on pachnie, ten zapach jest przyjemny jak dla mnie, nie jest wyczuwalny przez cały dzień noszenia, tylko przy aplikacji. Dosyć ładny, taki świeży zapach tutaj możecie wyczuć tego podkładu. Ten podkład daje nam średnie krycie i taki bardzo naturalny wygląd i wykończenie tego makijażu. Moim zdaniem jest to taki efekt bez maski. Podoba mi się też to uczucie, które za każdym razem, jak go stosowałam, miałam na twarzy, ponieważ było to takie uczucie lekkiego nawilżenia. Ma też moim zdaniem bardzo dobrą cenę, ponieważ jest to cena poniżej 20 zł, więc myślę, że większość osób sobie może na niego po prostu pozwolić. Łatwo się go nakłada i bardzo równomiernie, też ma bardzo przyjemną konsystencję, jest on taki troszkę gęstszy, ale zarazem nie jest wtępy, więc bardzo dobrze się go na twarzy rozprowadza. Mi się to bardzo podobało, nie było tutaj największego problemu, by ten podkład dobrze nałożyć. Też samo opakowanie mi się bardzo spodobało. Ja ostatnio bardzo polubiłam takie tubki, nie wiedzieć dlaczego, ale bardzo przyjemne w użytkowaniu, więc jak najbardziej opakowanie też jest spoko. I on przez cały dzień daje takie uczucie lekkości na twarzy, nie jest ciężki, nie obciąża nam tej cery, więc to są plusy, jakie tutaj zauważyłam, jeżeli chodzi o ten podkład. Jeżeli chodzi o minusy, to na pewno on ciemnieje. Mogliście to zobaczyć na przebitkach. Po 3-4 godzinach zaczyna się on bardzo mocno świecić na twarzy, więc wymaga kolejnego przypudrowania. I też średnio jest, jeżeli chodzi o jego trwałość, co zresztą mogliście zobaczyć. Dobrze, plusy i minusy mamy już za sobą. Teraz przyszedł czas na podsumowanie w sumie obietnic producenta, które tutaj Wam przeczytałam na samym początku tego filmu. Czy one miały pokrycie, czy też nie? Teraz się dowiemy. Umożliwia stopniowanie krycia. Ja o tym nie wspomniałam przy plusach i minusach, ponieważ ja osobiście nie lubię stopniować podkładów i ich krycia. Nie wiem, jakoś tak zawsze mi się wydaje, że będzie tego po prostu za dużo. Ale oczywiście to sprawdziłam i umożliwia faktycznie stopniowanie tego krycia i nie robi się żadne ciastko. Znaczy oczywiście, wiadomo, nie możecie nałożyć jego po prostu tutaj warstwę grubości 2 cm, no to wtedy Wam się on na pewno zciastkuje, ale tak delikatnie stopniowanie krycia jest jak najbardziej tutaj możliwe. Ukrywa wszystkie niedoskonałości, no nie do końca, bo mówiłam, że ma to krycie średnie i nie wszystkie niedoskonałości będą zakryte na pewno, ponieważ wcześniej jak go testowałam, to miałam troszkę większe pryszcze na twarzy, teraz jakoś tak cudownie ozdrowiałam i nie mam nic na tej cerze, oby jak najdłużej, błagam. Nie ukrywał takich większych czerwonych przebarwień, więc to zaznaczam. Nie robi efektu maski, to fakt. Ma lekką formułę, zgadza się. Ma być długotrwały. Aż tak długotrwały to on nie był, zaznaczałam to w minusach. Czy nawilża i zapobiega przesuszeniom? Może w jakimś stopniu. Ja osobiście teraz się nie zmagałam z żadnymi suchymi skórkami. Nie mogę potwierdzić czy zaprzeczyć. I to jest tyle. Powiem Wam, że jest to takie miłe i pozytywne zaskoczenie mimo wszystko. Tych plusów było tutaj więcej niż minusów. Też nie zważył się mnie na twarzy. Bardzo tak ładnie tą skórę tutaj, tą okolicę całej twarzy wyrównał. Wygląda to moim zdaniem bardzo dobrze. Nie ma tutaj żadnego zciastkowania się, więc to jest też super. Kolor akurat ja nie trafiłam. Może jaśniejszy byłby lepszy. To znaczy wydaje mi się, że w kamerze on wygląda trochę tak inaczej niż na żywo, bo na żywo wydaje mi się, że wyglądam w nim całkiem spoko. Taki, jakbym powiedziała, sobie taki naturalny efekt opalenizny. Nie jest on ani pomarańczowy, ani nic z tych rzeczy, więc kolor naprawdę spoko. Niestety muszę się tutaj odnosić do tego, jak też wygląda ten podkład w kamerze i tutaj niestety musiałam też szyję sobie całą tym podkładem wysmarować, żeby to nie wyglądało po prostu źle, bo mogliście zobaczyć, że odcięcie było duże. Jak to mówiłam na początku w teście, to ten kolor będzie dobry dla dziewczyn, które mają troszkę ciemniejszą karnację od mojej, więc
Tak, ale moim zdaniem całościowo efekt jest naprawdę super i jak za podkład poniżej 20 zł, jak dla mnie ok. Tylko zaznaczam Wam, żebyście pamiętali też o tych minusach i z mojej strony, kochani, jest to już tyle. Dajcie mi znać, czy wystosowaliście ten podkład, jak on się u Was sprawdza. Czekam na Wasze opinie oczywiście w komentarzach, a z mojej strony jest to już wszystko. Nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji, łapki w górę, a także o odwiedzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których link macie standardowo w opisie. A z mojej strony jest to już wszystko. I cóż, kochani, do następnego razu. Buziaki, trzymajcie się, cześć! Mua.